Istnieje duża szansa, że już niejednokrotnie słyszałeś o Rest API. Dzisiaj wyjaśnię Ci czym dokładnie ono jest. Informacje z tego filmu przydadzą Ci się zarówno przy projektowaniu jak i wykorzystaniu API. API to skrót od Application Programming Interface. Co to dokładnie oznacza opowiem Ci za chwilę. Zacznijmy od definicji interfejsu. Interface jest to rodzaj połączenia umożliwiającego komunikację. Wyróżniamy interfejs użytkownika czyli User Interface. Przykładem takiego interfejsu jest chociażby klawiatura komputera bądź ekran smartfona. Podobnie interfejs użytkownika posiada aplikacja z pomocą której w tej chwili oglądasz ten film. Drugim rodzajem interfejsu jest interfejs programistyczny, czyli dokładnie API. Do jego definicji przejdziemy za chwilę. Ostatni rodzaj interfejsu to fizyczny interfejs w postaci układu umożliwiającego połączenie np. urządzeń. Przykładem takiego interfejsu może być złącze USB. Czym zatem jest API? API to po prostu sposób komunikacji pomiędzy różnymi elementami oprogramowania. A Web API jest to zestaw odpowiednio przygotowanych metod, zwykle dostępnych w postaci adresów URI, tzw. endpointów. Przykładowe endpoint i odpowiedź wyglądają mniej więcej tak. Mamy tutaj zapytanie GET na adres overmentcom łamane przez movies. W odpowiedzi otrzymujemy tablicę obiektów zawierającą listę filmów. W tym konkretnym przypadku jest to jeden film. Jak możesz sobie wyobrazić, zaprojektowanie logicznego i wygodnego w użyciu API to bardzo duże wyzwanie. Brak standaryzacji rodzi dodatkowe wyzwania w jego wykorzystaniu, utrudniając tym samym komunikację. Struktura endpointu zwracającego listę książek może wyglądać mniej więcej tak. Mamy tutaj trzy endpointy, zasadniczo dobiące to samo. Zauważ, że nie ma tutaj żadnej konkretnej zasady mówiącej o tym, jak ma wyglądać dany endpoint. Praca z tak przygotowanym API zmusza nas do korzystania z dokumentacji za każdym razem, gdy wchodzimy z nią w interakcję. W takim przypadku z pomocą przychodzi REST. REST jest to standard określający zasady projektowania API. W przypadku web API opiera się ono o protokół HTTP. Na przykład popularne akcje takie jak CRUD odpowiadają odpowiednim metodom HTTP. Przykład REST API wygląda dokładnie tak. W tym przypadku widzimy dokładnie co robią konkretne endpointy, i mało tego jesteśmy w stanie wręcz domyślić się, jak może wyglądać kolejne. Tutaj zapytanie get na adres movies zwraca listę filmów. Zapytanie post na adres movies zapisuje nowy film. I odpowiednio zapytanie put na adres movies, łamane przez ID, aktualizuje film o podanym identyfikatorze. I na koniec mamy zapytanie usuwające wskazany film. REST definiuje kilka prostych zasad, których należy się trzymać, dając nam jednocześnie ogromną swobodę. Pierwszą z tych zasad jest Uniform Interface. Mówi ona o tym, że interfejs powinien zapewniać ustandaryzowaną komunikację pomiędzy klientem a serwerem. Mamy tutaj wiele różnych urządzeń, a tym samym aplikacji, które komunikują się z serwerem za pośrednictwem jednego interfejsu. Dokładnie o tym mówi ta zasada. W ten sposób, projektując jeden interfejs, odpowiadamy na potrzeby wszystkich aplikacji. Drugą zasadą jest klient-serwer. Mówi ona o wyraźnie zaznaczonym podziale pomiędzy aplikacją działającą po stronie klienta i serwera. W ten sposób te aplikacje mogą rozwijać się niezależnie, a my zyskujemy dodatkową elastyczność. Trzecia zasada to stateless. Mówi ona o tym, że każde zapytanie musi posiadać komplet informacji koniecznych do jego poprawnego zakończenia czyli serwer nie może przechowywać informacji o stanie klienta. W zamian to klient za każdym razem, gdy wysyła zapytanie, dostarcza zestaw informacji, który umożliwia serwerowi określenie, czy dany klient ma dostęp do danych zasobów, czy też nie. Czwarta zasada: Catchable. API powinno wspierać cachowanie danych w celu zwiększenia wydajności. Otóż serwer może być obciążony dużą ilością zapytań pochodzących z API. W tej sytuacji dobrą praktyką jest przechowywanie informacji w pamięci podręcznej. Oczywiście, jeśli istnieje taka możliwość. Serwer powinien informować o tym, jakie dane mogą być zapisane w pamięci podręcznej, a jakie nie. Piąta zasada to Layered System. W tym przypadku serwer powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby klient wysyłający zapytanie mógł uzyskać odpowiedź bez konieczności posiadania wiedzy o tym, co dzieje się po drugiej stronie. Czyli mamy tutaj klienta, który wysyła zapytanie do serwera, a serwer, zanim przygotuje odpowiedź, może wykonać kilka dodatkowych akcji, o których klient nie musi wiedzieć. Tak zaprojektowany system zdecydowanie ułatwia interakcję pomiędzy klientem a serwerem. Ostatnią i jedyną opcjonalną zasadą jest Code on Demand. Zasada ta przewiduje możliwość wysłania fragmentów kodu, np. JavaScript, który może zostać wykonany po stronie klienta. Czyli w odpowiedzi, setwet zwraca fragment kodu, który klient może dowolnie wykorzystać. W tym momencie powinieneś posiadać już ogólne pojęcie, czym jest test API oraz znasz jego podstawowe zasady. Nie przejmuj się, jeśli coś nadal nie jest jasne. Wszystko, o czym powiedzieliśmy sobie dzisiaj, wykorzystamy w praktyce w kolejnych filmach. Do usłyszenia!